fluorescent. Świeżym powietrzu niż wyglądał na Chicago Auto Show. Nie to, że tam wygląda źle, ale tu wygląda zdecydowanie lepiej. Duży. Ale jednak nie taki jakiś wielki potwór, który przytłacza. Jeszcze widzę zainteresowanie. Każe mi się przejechać. Samym okiem, jak to bagażnik wygląda. Otwieramy. Dużo miejsca. Z przodu. Z tyłu. Przejrzyście, ładne materiały. Naprawdę dobrze zrobiony samochód. Fajny tył, mi się tył podoba. Wersja brąz. Wersja brąz. A te, którzy lubią. Drzewo. Przyrzędy, jak Państwo widzą. Nie no, na pewno biorąc pod uwagę, że Subaru zwykle się koncentrowało na technologii, natomiast mniej uwagi przywiązywali do tego, jak wyglądają samochody, do dzisiaj się wiele nie zmieniło. No tutaj już się wiele zmieniło, bo to już jest zupełnie inna klasa samochodu. Zupełnie inna klasa samochodu. Done. Eryk Bogdan prezentuje nowego Ascent. Eryk, jak mamy nazywać ten samochód? Ascent? Ascent. Czyli teraz wiem, jak Państwo widzą, pod maską spokojnie, nieprzepełniony turbo, 260 koni mechanicznych, zupełnie nowy turbo, nie? To jest. Kolejka do przejażdżki. Kolejka do przejażdżki, czekaj, ale przytrzymamy ich tutaj, bo sprawa ważna. Zupełnie nowa jednostka napędowa firmy Subaru. Kompletnie, zupełnie coś nowego. To jest ten brązowy. Że wykończenie naprawdę na poziomie Lexus, bez wariacji. Super jest, auto jeździ, nowe rozwiązania, komfort, cichutkie zawieszenie, super. No właśnie widziałem, że super kombinacja. Jeden z tych gentlemanów, z którymi robiłeś przejażdżkę, dał, że tak powiem, po tak zwanych garach i cisza. Samochód do przodu, ale ryku silników nie ma. Policjanci kupują. Sprawdzają, czy wszystko w porządku. Zamówień słyszę, że bardzo dużo dalej, tak? Już teraz, jak Darek mówi, to jest ta kolejka, którą Państwo widzą w dali. Czekająca, żeby się przejechać jednym z dwóch Subaru Ascent.